Czercowska Wyspa przez dwa dni stała się centrum wydarzeń kulturalnych, muzycznych i tych tradycyjnych związanych z polską wsią. Serdecznie wszystkich na gościnnej ziemi Szczercowskiej, na trzecich dniach gminy Szczerców, a na jutro zapraszamy na trzecie dożynki. Dożynki akurat tutaj od czasu do czasu się odbywały na terenie gminy Szczerców, ale mamy teraz cykl taki, że to są trzecie dożynki. Dużo tutaj widzę twarzy znajomych, także witam serdecznie wszystkich znajomych. Widzę również twarze po raz pierwszy u nas w Szczercowie, także cieszę się z tego, że coraz więcej osób zechce tutaj do nas przyjechać. Muszę powiedzieć, że rozmawiałem z różnymi ludźmi, nie tylko tutaj z gminy Szczerców, ale i z ościennych gmin. Także zapowiedzieli się, że tutaj przybędą tłumnie. Aura nam sprzyja, także tutaj można podejrzewać różne siły, ale najważniejsze to jest to, że mamy piękną pogodę i możemy się w dniu dzisiejszym spotkać i razem bawić. Także trzecie dni gminy Szczerców uważam za otwarte. Dziękuję bardzo. W sobotę tysiące osób bawiło się wspólnie podczas trzecich dni gminy. Były występy artystyczne, gwiazdy muzyczne, kiermasze, wesołe miasteczko i moc atrakcji dla starszych i tych najmłodszych. Na scenie gwiazda wieczoru Sławomir oraz Budka Band, która przypomniała przeboje Budki Suflera.